Cześć wszystkim, przytopiekacz z tej strony SFD Team. Witam Was w kolejnym odcinku naszej serii treningi w domu według mnie. Dzisiaj wiadomo, standardowe gadżety, czyli gumy, których już używam od dwóch odcinków. Dochodzi nam nowy gadżet, taka guma lżejsza, zaraz Wam pokażę. Dzisiaj pod nóż pójdą barki. Uważam, że barki, jeszcze tak dodam, są bardzo fajną partią do trenowania w domu, gdyż tutaj jest naprawdę już nieskończona liczba kombinacji, więc pokażę Wam swoje zestawy, które ja robię, więc zapraszam do oglądania. Dzisiaj na początek chciałem Wam pokazać rozgrzewkę, którą można wykonać przed treningiem, który Wam zaraz pokażę, ale też przed każdym treningiem nie zaszkodzi. Przyda nam się właśnie ten wynalazek, jest to jakaś guma, ona jest dość cienka, no ale możemy wykonać z nią fajne ćwiczenia rozgrzewające nasze mięśnie barków i stawy barkowe. Czyli tak, pierwsze byłoby takie odwodzenie po ciach, około 20 powtórzeń. Potem można wziąć ręce do przodu i tak samo odciągamy sobie w ten sposób. Potem możemy wykonać takie ćwiczenie. O, przód barków nam się to grzeje. Oczywiście analogicznie druga strona. I w opadzie lekki opad. I również możemy wykonać sobie parę ruchów. No i w ten sposób pomachać każdego ćwiczenia po 20 ruchów. Jesteśmy przygotowani do treningu barków, więc jedziemy z tematem. Pierwszym ćwiczeniem, do którego przyda nam się krzesło, gumę przełożyłem pod krzesłem, będą wznosy boczne. Pozycja wyprostowana, lekkie pochylenie do przodu. I około 20 powtórzeń. Jako, że dla mnie logistyka jest najważniejsza, więc kolejne ćwiczenie nie musimy wstawać nawet z krzesełka. Robimy w tym samym miejscu, tylko nie wznosy boczne, tylko wznosy do przodu. Również lekko. Wychylamy się, naciągamy gumę, żeby było równe napięcie. I z wydechem. 20 powtórzeń. Jako, że mieliśmy boczny akton, przedni akton, więc wypada zrobić jeszcze tylny akton, a zaatakujemy go w ten sposób. Również. Dobra, pierwszy zestaw za nami, 3-5 serii, to jest już wiadomo. I teraz przechodzimy do kolejnego zestawu, 3 ćwiczenia przed nami. Pierwsze to będzie imitacja wyciskania nad głowę, czyli tak, gumę zarzucamy do klatki, z wydechem do góry, możemy szeroko, wąsko, jak to woli. Ja jeszcze osobiście robię tak, że jak tu opuszczam, to tutaj dociskam jeszcze łopatki, ściągam, zawsze to jakieś kolejne spięcie izometryczne. A o to nam w sumie chodzi. I 20. Drugie ćwiczenie. Podciąganie do brody. Pozycja. Ja wykonuję w ten sposób. Tak, napięcie troszkę jest za małe, więc sobie ściągnę tę gumę. I dobra, ta ćwiczenia w stylu ninja, a wy robicie pompki na barki. Mam nadzieję, że to ostatnie ćwiczenie w stylu ninja Wam się podobało. Jest spoko, tam wykonujemy maksymalną ilość powtórzeń, więc już jak jest któreś w kolejności, to już może się naprawdę fajnie zmęczyć. Tymczasem co? Ja się lekko spompowałem, mam nadzieję, że widać. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To były trening barków według mnie. Oczywiście czekamy na Wasze kolejne sugestie, jeśli Wam się podobało. Oczywiście dajcie znać, jeśli spróbujecie tego, czy fajnie weszło, fajna pompa i tak dalej. Ja się lekko zasapałem, więc można się zmęczyć. Tymczasem co? Życzę Wam wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi, dobrze się trzymacie. Firmy Wam już prosperują. Tymczasem co? Krzysztof Piekarz, pozdrawiam Was serdecznie. Czekamy na Wasze jakieś sugestie do następnych materiałów. Pozdrawiam Was. Wszystkiego dobrego.